3MK Arena Ostrów. Jesteśmy w tym miejscu, aby pasjonować się kolejną odsłoną Orlen Superligi. Arget, Rebut, Kaper, Ostrowia kontra Gwardia Opole. Piotr Bugajny, Kanal Plus Sport. Dzień dobry, zapraszam Państwa na mecz drużyn o zbliżonym potencjale. Mecz drużyn, które na pewno chcą w tym sezonie wywalczyć coś więcej niż w sezonie ubiegłym w ataku pozycyjnym w bramce. Mecz, jeśli chodzi o Ostrowie, rozpoczyna Dawid Balcerek. Jest już pokonany w pierwszej akcji tego meczu. Teraz niedokładne podanie właśnie Ukraińca na skrzydło. To już Ksawery Gajek, który jeszcze oddał piłkę i mamy Marek Szpera. Podanie na skrzydło do Urbaniaka, który pokonuje. Rozbiegają się w momencie, kiedy Szpera ma piłkę. Gierak był bliski. Czy czekało? Do Jankowskiego. Sprytne zagranie, ale też... I teraz Gajek będzie miał dużo miejsca, ale tam jest Adam Malcher, który swoją robotę od lat wykonuje. A na pewno wiedzą Opolanie, że Gajek lubi właśnie takie akcje jak ta Łangowskiego oczywiście. W drugiej linii jest także oczywiście Łangowski, teraz Sosna, także chciał szybko, dynamicznie. Łangowski oddał do Jędraszczyka, piłka poszła na skrzydło i grając w osłabieniu bramkę zdobywa Mateusz Wojdan. Łukasz Gierak, Patryk Marciniak na boisku, zawodnik na lewym skrzydle, na lewym rozegraniu ustawiony, grał bardzo dobrze, na niezłym poziomie. I Adam Malcher broni rzut Patryka Marciniaka. Mówiłem, że to 19 sezon Malchera w Superlidze, to 20 sezon Tomczaka w Superlidze. I jest w tym dużo ruchu. Teraz w nabiegu Patryk Marciniak, był przy nim Wandzel i Marciniak ładnie jeszcze oddał do Urbaniaka. Zmienia swoją pozycję Reznicki na obrocie. Marciniak znowu zaatakował strefę. Łyżwa ponownie rzuca, ponownie po rękach, ale tym razem do siatki. Nie tego oczekiwał Przemysław Urbaniak. Marciniak, jakoś jednak ta piłka wpada do bramki. Do Jankowskiego, ten nie łapie piłki. Jednak ją przejął, ale sędziowie uznali, że piłkę należy zabrać Gwardii, że piłka należała się Ostrowi. Z karą wykluczenia Łukasz Gierak, a więc w osłabieniu grają gospodarze bez swojego lidera w drugiej połowie. Rzut przez całe boisko, rzut udany. Łyżwa zablokowany, Jędraszczyk rozprowadza kontrę, a w tej kontrze jest Mateusz Wojdan. Jędryca właśnie teraz pokazuje się w rozegraniu. Wrócił Gierak, być może na razie tylko na akcję w defensywie. Bardzo ładnie Jędraszczyk do Jankowskiego. I nie popełnić błędu. Teraz podanie do Tomczaka, na prowadzeniu jest Ostrowia. Jędraszczyk nabiera prędkości, ale nie było tam nabiegu Antoniego Łangowskiego. Roman Czyczykało, przy nim był Reznicki. Czyczykało, Jędraszczyk. Znowu Misiejuk przy nim, jeszcze oddał piłkę Jędraszczyk do Sosny, ale blisko był teraz zimny odbicia piłki. Nastąpi, przydarzy się gościom. Fakty są takie, że teraz w sześciu na boisku bez bramkarza grają gospodarze. Gierak indywidualnie trafia obok Jakuba Ołaja. Jędraszczyk z Sosną dostaje zasłonę od Jankowskiego. Podanie na skrzydło. Wojdan, Mateusz Wojdan z golem wyrównującym. A więc to jest piłka meczowa. Patryk Marciniak niedokładnie, nieprecyzyjnie. Zatrzymany będzie za moment pewnie czas. Tak też się stało. 5 sekund do końca. Szansa Ostrowi. Ksawery Gajek w kotarę i jeszcze mają piłkę. Ksawery Gajek, piłka meczowa, trafia do siatki. Ksawery Gajek pokonuje Jakuba Ołaja. Pokonuje tym rzutem Gwardię Opole, człowiek, którego nie było przez dłuższą część meczu. Wszedł w zasadzie w samej końcówce na ostatnie 5 sekund. Wyróżnienie dla Piotra Jędraszczyka z tego, co... Jeszcze raz, Ostrowia pokonuje Gwardię Opole 28-27. Piotr Bugajny, Kanal Plus Sport. Bardzo Państwu dziękuję, życzę udanego wieczoru.